Na program zaprasza Bonimet, producent mieszanki ziołowej Bobonisan, wspomagającej trawienie i pracę jelit. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj temat grypy jelitowej, ale od razu na początku chciałem Państwu powiedzieć, że jest to nieprawidłowe określenie. Grypa to jest grypa, a te problemy związane z wirusowymi chorobami jelit pochodzą z innych infekcji, innymi wirusami, zwykle adenowirusami bądź rotawirusami, więc od razu ta nazwa jest błędna z samego założenia. Ale ludzie tak mówią, zatem my będziemy się też do tego w ten sposób odnosić. Czy u Was już panuje grypa jelitowa, coś jest w powietrzu i znowu zaczynamy chorować? Jak się zabezpieczyć? Proszę Państwa, zawsze w przypadku choroby infekcyjnej najlepszym zabezpieczeniem jest wysoka odporność organizmu. Jakakolwiek to będzie infekcja, grzybicza, bakteryjna czy też wirusowa. Ja o odporności i surowcach używanych w odporności już mówiłem parokrotnie, więc nie będę się powtarzał w tej kwestii. Odsyłam do innych programów, które na ten temat były. Natomiast co zastosować w przypadku grypy jelitowej? Używam tego błędnego sformułowania, ale niech to będzie jakby zgodne z tym, co nasz telewidz sobie życzy. Przede wszystkim objawy. Objawy to jest biegunka, to są czasami wymioty, dreszcze, bóle brzucha, gorączka. Trzeba przede wszystkim zastosować środki, które będą działały przeciwzapalnie, które będą dobrze nawadniać pacjenta, które będą działały przeciwskurczowo. I taka mieszanka ziołowa, którą powinniśmy stosować w przypadku takich dolegliwości jelitowo-żołądkowych, powinna mieć w swoim składzie np. kwiat rumianku, liść babki lancetowatej, nasion owoców kminku, kopru, anyżu, czarnuszki. One będą działały przeciwwzdęciowo, przeciwbólowo, rozkurczowo i przeciwzapalnie. Najczęściej zalecam stosowanie mieszanki, którą Państwo widzicie na ekranie. Taka receptura daje nam właśnie wszystkie te efekty, o których Państwu wspomniałem. I chciałbym, abyście Państwo właśnie tą mieszankę stosowali. Oczywiście możecie dowolne zioła pić, jak Wam tam się podoba, ale pamiętajcie, żeby pić tego dużo, dlatego że mamy tendencję do odwadniania. Zwłaszcza się łatwo odwadniają osoby młode, dzieci, a także osoby starsze. One zwłaszcza są odwadniane czasami przewlekle, bo one nie mają ochoty pić, nie mają pragnienia. To jest bardzo częsty problem u osób starszych. Jeżeli zobaczycie u takiego pacjenta, że język jest suchy, to należy go intensywnie nawadniać czasami, nawet z użyciem kroplówki. Te kroplówki, to tutaj mówię szczególnie o dzieciach, bo one szczególnie tutaj potrzebują tego typu działania. Ale oprócz ziół, które Państwu podałem, pamiętajcie Państwo o tym, że grypa żołądkowa w cudzysłowie pojawia się i znika po tygodniu, czasami 3 dniach, czasami 10, ale znika. Natomiast pozostaje problem, co się w tych jelitach potem zagnieżdża. Otóż taki stan zapalny, który toczy się w jelitach, ostry stan zapalny, może spowodować to, że nasza flora jelitowa się zaburzy, a jak się zaburzy flora jelitowa, to będzie mieć problemy później, post factum, po grypie. W cudzysłowie oczywiście. I warto zastosować już w trakcie tych problemów jelitowo-żołądkowych, zastosować jakiś probiotyk, który będzie dawał dobry efekt. No my stosujemy w naszym Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza taką recepturę probiotyczną. Można go już stosować w trakcie problemów żołądkowo-jelitowych. Natomiast po zakończeniu ostrego stanu warto uzupełnić dietę o produkty bogate w błonnik. Nie w trakcie ostrego stanu, bo wtedy się nasili proces, tylko po ostrym stanie. I takie produkty bogate w błonnik to są na przykład, my używamy takiej receptury, którą tu Państwo na ekranie widzicie. Trzeba stosować dłuższy okres czasu, no najmniej 2 tygodnie, a może byłoby warto nawet miesiąc. Pamiętajcie, że przywrócenie równowagi pracy przewodu pokarmowego trwa co najmniej miesiąc. No, u niektórych, gdzie są mniej zrujnowane problemy, 3 tygodnie, u w tym gorszym stanie do 6 tygodni. Więc pamiętajcie Państwo o
procesie terapeutycznym oraz w tym, żeby rekonwalescencja przebiegała prawidłowo. Sponsorem programu był Bonimet, producent mieszanki ziołowej Bobonisan, wspomagającej trawienie i pracę jelit.